Panie trenerze, nie możemy zacząć od innego pytania. Jak zdrowie? Siedzę, to nie widać. Jakbym wstał, to byście widzieli, że dopiero się uczę chodzić w zasadzie. No ale to był taki zabieg, który wymaga czasu. Minimum pół roku, żeby wrócić tak do pełnej sprawności. Remont kapitalny kolana. To był zabieg osteotomii. Rekonstrukcja miezadła krzyżowego przedniego, no i problemy z chrząstką do tego, także troszeczkę się nawarstwiło tych problemów. Dobra, to zupełnie z innej beczki. Czy to prawda, że trener nauczyłby latać nawet worek ziemniaków? No kiedyś Jacek Magiera wymyślił coś takiego, ale nie jest to łatwe. Pytam, ponieważ zastanawiam się, czy w karierze pana trenera był bramkarz, który początkowo wydawał się, no mówiąc wprost, słaby, natomiast później po wspólnych treningach zaskoczył i... Ale ci, którzy się wybili i doszli do jakiegoś poziomu, to było widać od początku, że mają talent, mają predyspozycje i było im dużo łatwiej osiągnąć wysoki poziom. A no, ci, którzy ciężką pracą do czegoś doszli, no to dostali na jakimś tam poziomie, nie tym najwyższym na pewno. Jakie są zatem kluczowe cechy współpracy między trenerem bramkarzem? Tak jak w każdej dziedzinie trzeba mieć talent do czegoś, tak jak żeby być dobrym muzykiem, no trzeba mieć super słuch, tak samo tutaj no trzeba mieć predyspozycję, a bycie bramkarzem to tak wiele czynników się na to składa poza warunkami fizycznymi, które determinują grę na tej pozycji, no bo nikt niski nie ma w tej chwili szans, no poza tym sprawność ruchowa, umiejętność uczenia się, dla mnie to jest najważniejsze, bo no jest to dosyć skomplikowana, można powiedzieć, pozycja na boisku, bo trzeba umieć i grać rękoma, a poza tym posiadać wszystkie te umiejętności, które posiadają zawodnicy grający w polu. Łatwiejsza jest współpraca z bramkarzem młodym, czy z bramkarzem starszym, doświadczonym, ukształtowanym? Myślę, że jest to praca na podobnym poziomie. Młodego się uczy, a od tego starszego wymaga się już tylko jak gdyby podtrzymania tych umiejętności, które on posiada i no ciężko jest starego zawodnika, mówiąc tak brzydko, czegoś nauczyć. No właśnie, czy starsi bramkarze dla tych młodych mogą być tutaj w cudzysłowie również takimi trenerami? No tak to jest. Ci młodsi uczą się od tych starszych, zawsze tak było. Ja czasami w treningu w ogóle nie ingerowałem, jak słyszałem tam Jano Mucha, Duszan, Artur podpowiadał komuś młodszemu, bo to jest najlepsza nauka dla nich. Oni mają być na treningu, trenować, ale przede wszystkim mają słuchać też i podpatrywać tych swoich starszych kolegów. Czarność taką ciętą, nie? Jak już iść to. Psychika, jak ważną rolę odgrywa w pozycji bramkarza? To jest bardzo trudna pozycja, no, ze względu na to, że tych interwencji w meczu relatywnie nie jest dużo. Teraz oczywiście przy współczesnej piłce, kiedy bramkarz musi grać super nogami, no, tych kontaktów jak gdyby z piłką jest więcej. Ale no, koncentracja, skupienie uwagi przez cały mecz wymaga od niego no, takiego poziomu, że jest po prostu zmęczony psychicznie. No, nie można sobie pozwolić na błąd, bo niekiedy jedna interwencja w meczu może zadecydować o wyniku całego spotkania. Jeden pewniak do gry w bramce i drugi bramkarz słabszy, rezerwowy, czy dwóch równorzędnych, stale rywalizujących o miejsce w składzie? Która sytuacja jest tak właściwie? No, najlepiej mieć trzech dobrych, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć. No oczywiście nie jest to łatwa rola bramkarza, bo gdy już zdecydujemy się na tego z numerem jeden, no wiadomo, że ten drugi może parę lat spędzić na ławce i nie jest dla niego to komfortowa sytuacja. No, ale trzeba budować tak relacje między nimi, żeby to ich współpraca polegała na tym, że mają sobie pomagać i wspierać siebie nawzajem, bo nie wiadomo, kiedy zdarzy się sytuacja, że trzeba będzie tego pierwszego zastąpić i wtedy też trzeba będzie liczyć na jego pomoc. No ale generalnie no, nie jest to łatwe, z tym, że no, ja zawsze starałem się tak budować pozycję w bramce, że no, jestem pierwszy, drugi, trzeci, no, z tym się musieli pogodzić. No właśnie, jak wzbudzić zatem motywację w tym drugim, w tym trzecim? No, to jest siła woli też. Mówię, no to grając w polu można zagrać sobie w obronie, w pomocy, a tutaj niestety jest tylko jedno miejsce.
i trzeba mieć silny charakter, silną psychikę też, żeby to wytrzymać. W ostatnich meczach ligowych w bramce Legii występował młodziutki Radosław Majewski. Trener spodziewał się, że te występy będą tak znakomite? No, spodziewałem się, że będą na pewno dobre, no bo jest to utalentowany zawodnik. Myślę, że to przyszłość naszego klubu. Jeszcze młodszy Cezary Miszta, który jest obecnie na zgrupowaniu. Dla niego któreś już zgrupowanie z Legią to jest forma nagrody, czy forma mobilizacji do jeszcze cięższej pracy? Czarek sobie zasłużył swoją postawą, no bo był z nami już 2 lata temu na zgrupowaniu pierwszy raz, będąc zupełnie młodym człowiekiem. To jest tak, że nie bierzemy przypadkowych ludzi. Mamy jakby przegląd sytuacji i zawsze staramy się na zgrupowania brać tych najlepszych, którzy w perspektywie będą w przyszłości pewnie stanowić o sile tego zespołu. No właśnie, zatem dla młodego bramkarza lepszą sytuacją jest gra w słabszym klubie, powiedzmy w niższej lidze, czy bycie powiedzmy trzecim bramkarzem w mocnym klubie i podpatrywanie tych najlepszych z najlepszych? No ale to jest do pewnego momentu. Jak człowiek jest młody, fajnie jak się może uczyć od swoich starszych kolegów, ale przychodzi też taki moment, jeżeli nie jest w stanie się już przebić, jak to było w przypadku Radka Majeckiego, no to dobrym rozwiązaniem jest wypożyczenie. Zresztą Radek Majecki spędził rok w Mielcu i się okazało, że było to bardzo korzystne i dla nas, i dla niego. Jakie cechy powinny zatem charakteryzować dobrego bramkarza? Przede wszystkim powinien umieć bronić. Jak to zrobi, to już jest inna sprawa. Dla mnie zawsze najważniejszą sprawą była skuteczność. Jakbyśmy przyznawali noty jak w skokach narciarskich, ale tu się nie przyznaje, tu się liczy to, co nie wpada do sieci. Na koniec od trenera jako od fachowca rada dla młodych bramkarzy, którzy w przyszłości chcieliby być numerem 1 w Legii Warszawa. Wytrwałość i cierpliwość. Do przodu, on jeszcze nie uderzył, a ty już krok do przodu. Poczekaj chwilę. Podstawisz sobie do tyłu, jest...